przyjdź, Panie Jezu. Dotknij ust rób Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam was wszystkich tu, umiłowani bracia i siostry. Pozdrawiam was, ukochani internauci. Jest to dla mnie wielka radość, kiedy nagle mój duch ogarnia wszystkie kontynenty. Duchowo łączę się z tobą przez dar naszej telewizji i mogę wraz z tobą modlić się i przed tobą rozważać Słowo Boże. Proszę o pomoc Ducha Świętego. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Oddaję Panu Bogu mój język. Tobie, Panie, oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić. Dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Usiądźcie, moi drodzy, wygodnie. Moi drodzy, jesteśmy przy obrzezaniu Pana Jezusa. Katarzyna na razie opisuje, że praktycznie całą noc się modlono, jak przyszli po południu pięciu kapłanów. Rano obrzezano. Dzieci Jezus cierpiały, jak każdy człowiek, po takiej mechanicznej ingerencji w człowieka. Nie zdawałem sobie sprawy, że to w krótkim czasie tak wieś poszła po dolinach, że był biedny Józef. Tłumy nędzników przyszły na tę uroczystość, bo był zwyczaj, przydawano paczki jakieś zawiniątka. Czyli to kapłan wraz z Józefem. I gdy kapłani odeszli, przyszła jeszcze cała ilość szmowiny z okolicznych dolin i zaczęli przeklinać, że mało dostali. I skończyliśmy na odwiedzinach. Przybyła święta Elżbieta i oto Matka Boża jej. Opowiada o scenerii zwiastowania, o urodzenia. Pokazuje cały nadprzyrodzony wymiar tej ceremonii. Przy obrzezaniu, co mnie uderzyło, jak jest potrzebna interwencja Boga. Bo zarówno Matki Bożej kapłani nie chcieli przyjąć do świątyni. Dopiero dowiadujemy się po ingerencji Boga. Czyli po prostu musiał do nich przyjść anioł. Tak jak do Zachariasza przyszedł anioł, to dowiedzieliśmy się również, że kapłani mieli obiekcję nadać imię Jezus, no bo nie ma w rodzie nikt takiego imiona. To by pewne prawidło, nie że byli źli, po prostu jest blokada prawna. Ale mamy przed sobą pięciu kapłanów, którzy będą wszyscy później owocowali łaską nawrócenia. Przyszli święci kapłani. Co oni robią? Upadają na kolana i modlą się. Widzą dwóch kapłanów na modlitwie. Wśród nich anioł z kawałkiem deski, takim samym, jakim będzie wisiał nad krzyżem
z napisem Jezus. Widzieli anioła. Imię to, pisze Katarzyna, zapisali na pergaminie. Wczoraj, mając już tą wiedzę, że Bóg tak często posyła anioły, bo Józefowi pośle dwa razy. To jest coś fenomenalnego, co my nie wyłapujemy. W naszej modlitwie nowennie do Boga Ojca czytamy. I to jest dzięki za stworzenie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy. Muszę Wam opowiedzieć jeszcze raz, dziś detalami, bo jak dostałem wczoraj uniesienia wewnętrznego, dziś widzę całą scenę z Kamesznicy podczas misji. Wielki post, masę śniegu. Tłumy ludzi do spowiedzi na górze. Mam celowość w parafii. Ksiądz Władził, Piotruś, pomóż mi, bo mam napięcie z organistą i grozi rozwalenie parafii podziały. Więc mówię, w takim razie weźmiemy rekolekcję o kapłaństwie i tak obciążymy i nastąpi zgoda. I ludzie się wyciszą. A organista do tych punktów dojrzeje. Nastąpiła pomyłka w planach, szkoła się pomyliła, czy proboszcz, kiedy mam u góry konferencję do dorosłych, przylatuje tłum kilkuset dzieci na naukę. Bogu dzięki, że jest Kościół Dolny Wolny, no to ta chmara, wiecie, jak to jest, jak dochodzi 400 dzieci, a nieprzygotowany jesteś i troszkę wrzeszczy. W tym czasie pan ksiądz Władzi mnie łapie, chodź, przyjechał Lech Polakiewicz. Mam do ciebie sprawę. No więc jestem rozkaz, nie? No to tam tłum, tu tłum, a tam nie wołają. Stoi przepiękny młodzieniec, około 40-35 lat dzieci, ubrany w moje kolory, tak jak myśliwy. Spodnie, sweterek na zielono, kamizeleczka taka subtelna, uśmiechnięty, witamy się. Pan ksiądz Władził mi zonę przeksiędza, to jest pan Lech Polakiewicz, znamy się, pomóż mu ksiądz i weź mu audycję w Radio Maria. Ja mówię, panie Lechu, muszę lecieć na górę, bo bez kalendarza długi termin nie ma szans. Poleciałem na górę, przeciędzę, chcę trzeciego na Królowej Polskiej, by była audycja o Polsce, o wyłamaniu rodziny. No, przygotuję z radością. Ale trzeci patrzę, mamy śpiewanie grzeńskie, to było 12 lat temu, nie da się. Nie mogę odwoływać tego zwyczaju, który mam. To może 11 grudnia. O tak, zapisanie z grudnia. Mówię, przepraszam, dzieci mi rozwalą kościół, muszę lecieć. Sprawa ucichła, ja zapisałem numer telefonu w kalendarzu, Lech Polakiewicz, wszystko. I zapisałem audycję 11 listopada, wszystko, dane, o której godzinie co. Wrzesień, odbieram telefon, przedstawia się, jestem Lechem Polakiewiczem. Niech mi ksiądz powie, gdzie my się spotkali. Nie przy pana. Nie pamięta pan? To było w Kamesznicy, wejście na, dokładnie pamiętam, wejście do refektarza, drzwi jedne były, od lewej drzwi, piękna palma, pan stał pod palmą, ubrany tak na zielono, to jest pan w takim a takim wieku, prosił o audycję, ja poleciałem po kalendarz, pan zapisywał i ja zapisywałem. Przysiędza, ale ja tam nie byłem, ja mam w moim kalendarzu zapisane nazwisko i imię i księdza, temat audycji i temat i numer telefonu. Pismo jest moje, ale ja tego nie zapisywałem. Panie, alboś pan popił, a ja nie piję, więc musiałeś pan pijany być. Dzwonię do księdza Władzia, on nic nie pamięta. Jak nie pamiętasz nic, jak mi z kościoła wyciągałeś, mówię, księdza Władziu, bo bardzo lubię. Wtedy dzwoniamy się, ile panu mówi tak, no skoro tak się wydarzyło, to audycja się odbędzie. Ja mówię, proszę pana, jak pan nie był pijany, ja nie byłem pijany, ja zdrajmę na wszystko, więc musiał być to anioł. Tak przeżyłem po raz pierwszy w życiu
oficjalne spotkanie z aniołem. Dziś wszystko rozumiem. By Bóg przygotować mnie do dzieła telewizji Christus Vincit, najpierw wysłał mnie na kursy. Jak to się czyni, jak się robi. Czyli Bóg, jeśli uznał nam, że dzieło Maria jest dobre, bo ono się stało narzędziem przygotowania mnie do prowadzenia tego dzieła. Nam wybito wiarę w aniołów, więc nie spotykamy się z nimi. Oni są tak blisko. Tyle razy ingerują w życie nasze. Czy ktoś ci pomógł, to dzieci, nie, to Bóg posłał anioła. Tego człowieka nie ma na ziemi. To był anioł. Przybrał kształty ludzkie i ci pomógł. Dla mnie takie spotkanie z aniołem to było, kiedy pani Agusia pyta się kogoś na pierwsze spotkanie o kogoś, gdzie ulica jest franciszkańska, gdzie tam dworzec główny, tamty rejon. A pan mówi, mój przy panią, idź za tym panem. On tam idzie. Ci dwaj panowie to nie byli ludzie, to byli anioły. Bo to jest niemożliwe. Rozumiecie? I to jeszcze wysoki. Idź panie tym wysokim mężczyzną. Bo przejdź franciszkańską, florianską, gdzie ludzie i tam tak ciasno. Przejdź rynek, później mały pyrtel gubisz. I nie ma szans. Ktoś się zaczepi, ktoś się potrąci. To musi być wielki. To musi być tyka. To były anioły. No. Bo kiedy uwzględnię otoczkę, jak się mi nie chciało odzwaniać, jak pani Agnieszka walczyła z Bogiem. Dziś jest czwartek, panie, a ty mi każesz jechać jutro. I powiedziałeś, że on zadzwoni. A on nie dzwoni. Zadzwoni. To jest cudowny świat, który nam wybito. Świat aniołów. Dlatego my, dziś nie wierząc w nic, jesteśmy trupami. Dlatego w tej bitwie oskarżenia mnie obok magicznej wiary w Matkę Bożą zarzucono mi magiczną wiarę w świętych i w aniołów. Nie przeżyli spotkania. Dziś ja stałem twarzą w twarz w aniołem. On zapisywał swoją ręką pismem pana Lecha Polakiewicza w kalendarzu termin spotkania, a ten się zapierał. Ja ostatni raz w Kamesznicy byłem 10 lat temu. Ksiądz Błażej też to potwierdził. Więc i przy obrzezaniu była potrzebna pomoc anioła. Kapłani nie chcieli dać imienia Jezus, bo takie prawo musi być imię, które jakieś jest w rodzinie. Ujrzeli i nadano mu imię Jezus. Jesteśmy przy spotkaniu z Elżbietą. Matka Boża jej opowiedziała, to jest dzień obrzezania, opowiedziała jej o tajemnicy zwiastowania, jak wyglądało, o tajemnicy urodzenia. Elżbieta jej rzekła: tyś nie porodziła jak inne matki. Narodzenie Jana było też słodkie, lecz nie było takim jak twoje, bo Elżbieta też cierpiała. Raz widziałam też Elżbietę z Marią i dzieciątkiem przed wieczorem w ukryciu w grocie pobocznej. Pozostawały w niej całą noc, przychodzili goście z Betlejem, którym pokazać się nie chciały. Logiczne dzieci. Co tam się działo? Jaki tam był ferment? Niewiasty żydowskie krótko karmiły niemowlęta. Także dziecko Jezus już w pierwszych dniach dostawało papkę słodkich, lekkich, pożywnych rdzeni pewnej rośliny podobnej do sidowia. Gdy w Jerozolimie zaczęła się uroczystość poświęcenia świątyni,
Makabeuszów obchodził ją Józef w grocie. Przytwierdził czyś świeczki z 7 kwiatami do ściany groty i zapalał je przez tydzień rano i wieczorem. Dzieci, my też weszliśmy w ten ideał świecy wotywnej, mamy u siebie w pokojach na modlitwie zapalamy rano czy wieczór. Raz widziałem jednego z kapłanów, którzy byli przy obrzezaniu ze zwojem u żłóbka, modlił się z niego święty Józef. To jeden z tych 5 pobożnych. Przytwierdził 3 świeczniki 7 światłami do ścian groty i zapalał je przez tydzień rano i wieczorem. Zdawało mi się, jakby chciał przekonać się, czy Józef, uchodzi do kapłana, przeskoczyłem, czy Józef tę uroczystość obchodzi, jakby mu nową uroczystość ogłaszał, albowiem następował dzień postny. Widziałam i w Jerozolimie niejedną zmianę. Przygotowywano potrawy na dzień następny, zakrywano ogień, wszystko sprzątano, a otwory zasłaniano. Tak było u Żydów, dzieci. U Żydów się w szabat, w tej wiecie, nie palił ogień. Na to święto poświęcenia świątyni Machabeuszów nakrywano piece. Gotowano wszystko wcześniej. W niedzielę nic nie czyniono. Anna wysyła kilkakrotnie sługi z darami, pokarmami, sprzętami. Lecz Maria wszystko wnet ubogim zdawała. Raz pozostała też, posłała też dla piękny koszyk z owocami świeżymi i świeżymi, pełnymi wielkimi różami, zatkniętymi w owocach. Te róże bledsze były od naszych, prawie cielistego koloru, także żółte i białe. Maria ucieszyła się tym bardzo i pozostawiła koszyk obok siebie. Gdy Anna ze swoim drugim mężem i jednym sługą przybyła, radość jej i wzruszenie z powodu dzieciątka Jezus, wyciągającego ku niej rączki, były bardzo wielkie. Maria opowiadała jej wszystko, jak i Elżbiecie. Anna płakała z Marią. Do tego wszystkiego mieszały się pieszczoty dzieciątka Jezus. Anna przyniosła Maryi dzieciątku wiele darów, nakrycia i opaski. Maria już wiele od niej otrzymała, lecz mimo to wszystko w grocie w ubogim pozostaje stanie, ponieważ Maria wszystko, bez czego odbyć się można, natychmiast rozdaje. Opowiedziała Annie, że królowie ze wschodu się zbliżają, że przynoszą wielkie dary i że te odwiedziny wielkie zrobią wrażenie. Matka Boża to wszystko, moi drodzy, wiedziała. Dlatego Anna, które tu będą, chce zabawić u swej siostry kilka godzin drogi stąd mieszkającej i dopiero po wyzikłu chce powrócić. Widziałam też, jak Józef żłóbek i groty boczne zaczął sprzątać, by się przygotować na wsi królów, których Maria w duchu widzi zbliżających się. Było też w Betlejem, był drugi podatek zapłacić za mieszkanie, się obejrzeć. Albowiem po oczyszczeniu Maryi zamierza zamieszkać w Betlejem. Maria Walterza też o tym mówi, że Pan Jezus później mieszkał w jednym pokoiku w Betlejem, tam Józef najął. Podróż świętych 3 króli do Betlejem. Fragment z tego, bo to jest bardzo duże opowiadanie, kilka stron. Widziałam orszak Teokanona z kilka dni po wyruszeniu z ojczyzny.
stykając się w poupadłym mieście z orszakiem Menzora i Saira. Stały tutaj, takie były nazwy, świeckie, pogańskie, tych królów. Zobaczymy, czy nam tu Katarzyna Emeryś wyjaśni, bo później chrześcijańskie ich imiona były Kacper, Melchior, Bartazar. Stały tutaj rzędy wysokich kolumn, na niektórych miejscach także wielkie, piękne figury. Czy gdzieś spotkali się w jakimś podupadłym rzymskim mieście lub greckim. To mogło być prawdopodobnie greckie miasto. W kruzach miasta osiadła horda napastników. W zwierzęce skóry byli przybrani, nosili oszczepy, mieli brunatną barwę ciała, wzrostu niskiego i krępego, lecz bardzo zwinni. Wszystkie czorszaki, opuściwszy o świcie wspólnie to miasto, po południowej podróży odpoczywały pewne z urodzajnej okolicy, gdzie była studnia, a naokoło kilka obszernych szop. Było tu zwykle miejsce odpoczynku dla takich orszaków. Każdemu królowi towarzyszyło razem z orszakiem czterech przedniejszych z plemienia. Czyli tu jechał kawał dworu. Sam zaś król był jakby ojcem wszystkich, starającym się o wszystko, rozkazującym i rozdzielającym. W każdym orszaku byli ludzie rozmaitej barwy twarzy. Plemię Menzora było o miłej, brunatnej barwie. Plemię Saira było brunatne. Zaś Teo Kenona połyskujące żółtawej barwie. W śniącej czarnej barwie widziałam tylko niewolników, których wszyscy posiadali. Przedniejsi siedzieli na wysoko naładowanych dromaderach pomiędzy tłumokami pokrytymi dywanami. W ręku mieli laski, za nimi postępowały inne zwierzęta, prawie takie wielkie jak konie, na których słudzy i niewolnicy pomiędzy pakunkami jechali. Przybywszy na miejsce, siedli, zdjąwszy pakunki ze zwierząt, przy studni je napoili. Studnia otoczona była małym wałem, na którym znajdował się mur z trzema otwartymi wejściami. W tym miejscu był zbiornik, który nieco głębiej leżał i miał upust z trzema z pomocą czopów zamkniętymi rurami. Zbiornik zamknięty był wielkim. Szedł z nim jakiś człowiek z owego spustoszałego miasta i otworzył zbiornik za zapłatą. Wszędzie dzieci tak od wieku jest tak samo. Mieli skórę naczynia, które zupełnie płasko składać było można. Były one na cztery przegrody podzielone, które wodą napełniali, z których zawsze cztery wielbłądy razem piły. Obchodzili się też z wodą tak ostrożnie, aby żadnej kropli nie uroniono. Potem zaprowadzono je w ogrodzone, niepewne miejsce blisko studni, każde przegrodą oddzielone. Miały kamienne koryta ze sobą. Sypali im w te koryta jakąś paszę, którą z sobą nosili. Pasza składała się z ziaren tak wielkich jak żołędzie. Pomiędzy pakunkami znajdowały się też wąskie, wysokie klatki z ptakami, które pod szerszymi pakami po bokach zwierząt wisiały. Siedziały w nich pojedynczo i parami. Przykład według rozmiaru wielkości ptaki, jak gołębie lub kury. Potrzebowali ich na pożywienie w drodze. W skórzanych skrzyniach mieli chleb różnej wielkości, jakby pojedyncze tafle, tuż obok siebie spakowane. Odłamywali zawsze tyle, ile potrzebowali. Mieli przy sobie bardzo kosztowne naczynia,
żółtego kruszczu z drogimi kamieniami, ozdobnie wysadzane prawie zupełnie w kształcie naczyń kościelnych, jak kielichy, łódki, miseczki, z których pili i na których potrawy podawali. Brzegi tych naczyń były w większej części wysadzane czerwonymi, drogimi kamieniami. Plemiona były nieco odmienne pod ubioru. Teokalna jego rodzina, również mężu, nosi na głowie wysokie, pstre, haftowane czapki z białą, grubą opaską i kurtki sięgały po łydki, były bardzo skromne, miały kilka guzików i odwiesia. Byli okryci lekkimi, szerokimi, bardzo długimi płaszczami, które w tyle na nich, za nim się wlokły. Sa i jego rodzina nosili czapki z małą, białą wypukłością i okrągłą, kolorowo haftowaną kapuzą. Mieli krótsze płaszcze, lecz w tyle nieco dłuższe, aniżeli z przodu. Pod spodem kurtki aż do kolan szczelnie zapinane, przyozdobione na piersiach sznurkami, błyskotkami licznymi, świecącymi guzikami. Po jednej stronie piersi mieli błyszczącą tarczę, podobną do gwiazdy. Wszyscy mieli bose nogi sznurkami oplecione, na których przylegały podeszwy. Przedniejsi mieli krótsze płaszcze lub wielkie noże, pałasze lub wielkie noże za pasami. Niektórzy także worki i puszki. Pomiędzy królami i krewnymi byli mężowie mniej więcej lat 50, 40, 30, 20 tysięcy. Niektórzy mieli długie i niebo krótkie brody. Słudzy i poganiacze wielbłądów byli o wiele skromniej ubrani. Niektórzy mieli sobie tylko kawał materiału lub stare okrycie. Gdy się napojono i gdy też się sami napoili, rozpalili ogień z kuszopy, przed którą obozowali. Drzewo, którego używali, składało się mniej więcej 2,5 stóp długich szczep, które ubodzy ludzie w okolicy w bardzo ładnie ułożonych wioskach przynieśli, jakby takie, które już by mieli. Królowie, postawiwszy stos trójganiasty, włożyli nań dookoła swe szczepy, postawiając w nich z jednej strony otwór dla przeciągu. A wszystko było zręcznie bardzo ułożone. W jaki sposób ogień zniecili, tego dobrze nie wiem. Widziałem jeden z nich kawałek drewna z drugim, jakby w puszczę przez pewien czas obracał, a potem ów kawałek drewna zapalony wyciągnął. To był ogień, zapalili. Widziałam, jak teraz kilka ptaków zabijali i piekli. Tu, moi drodzy, zatrzymuję się, jutro wam pokażę drogę do Betlejem. Po zejściu ona wynosiła jeszcze 700 ludzi. Iście. Więc mieli ponad 60 dni jazdy. Jechali dziennie średnio 12, moi drodzy, godzin. Jak to wyglądało? Co się dalej działo? Jutro was z radością poprowadzę. Nie ukrywam. W innym przypadku bym skracał te opowiadania. Tu wam pedantycznie pokazuję. No bo ten orszak musiał przynajmniej kilkuset ludzi liczyć. Każdy miał minimum po 50, jak to opisu wygląda. Ilu niewolników, ile sług. Dostojnicy, plus rodzina. Więc to był potężny orszak, który zdążał do Jerozolimy. Więc musiało to wywrzeć wielkie wrażenie w Jerozolimie, a nie mówiąc Betlejem, gdzie na pewno liczba przybyłych w orszaku ludzi była większa niż liczba mieszkańców. Amen.